Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdę do kilku słów na mój temat, chciałbym Was przywitać, chciałbym podziękować, że dzisiaj mogę dla Was prezentować. Mam nadzieję, że sesja pod tytułem Docker i Azure Kubernetes Service dla deweloperów platformy .NET będzie Wam się podobała i rzeczywiście wyniesiecie z tej sesji, z tych dwóch 45-minutowych połówek jak najwięcej. I też od razu powiem, w pierwszej części zależy mi bardziej na teoretycznym aspekcie tych zagadnień i Kubernetesa, i Dockera, i aplikacji dotnetowych, żebyśmy mieli pojęcie w ogóle, co my później będziemy robić. Natomiast w drugiej połówce 45-minutowej, lub wcześniej, jak się uda, jak skończymy tę część teoretyczną, to chciałbym dzisiaj stworzyć klaster kubernetesowy. Chciałbym, żebyśmy zapakowali naszą aplikację do kontenera dockerowego, wrzucili ją do repozytorium z obrazami dockerowymi i spieli to z kubernetesem. I od razu też z góry dziękuję za wyrozumiałość, jeśli coś pójdzie nie tak, bo będę robił to wszystko live. Bo stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym Wam pokazywał nagrany filmik lub screenshoty. Po prostu wolę przejść krok po kroku z Wami, jak to wszystko się konfiguruje. Także jak później wrócicie do domu i uruchomicie też instrukcję, którą przygotowałem dla Was na GitHubie, będziecie mogli sobie to sami odpalić, poczuć, że okej, coś tam się ruszyło i zacząć całą przygodę z tym wszystkim. Więc mówię, będzie live, zobaczymy, jak to pójdzie. Może na koniec uda się na Kubernetesie odpalić aplikację, a może nie. Więc biorę to pod uwagę, że może być różnie. Zanim przejdę do głównego tematu, słuchajcie, to chwilę chciałbym kilka słów o mnie powiedzieć. Ja nazywam się Daniel Krzyczkowski. Na co dzień jestem software developerem w firmie Predica. No i też miałem przyjemność dostać tytuł Microsoft MVP, z którego się bardzo cieszę. Zapraszam na mojego bloga devisland.pl, gdzie staram się dostarczać ciekawych treści na różne tematy, no ale związane, nie ukrywam, z technologiami Microsoftu, a jeżeli ktoś z Was ma Twittera, no to też zapraszam do kontaktu. Tyle o mnie, słuchajcie, zaczynamy w takim razie sesję. Przejdę do agendy. Co w tej agendzie się znajduje, z czym to będzie w ogóle związane? Na samym początku chciałbym, żebyśmy troszeczkę dotknęli tematu Dockera. Samego Dockera. Tu od razu chciałbym zadać pytanie, zanim przejdę dalej. Ile osób z Was kojarzy temat Dockera, robiło już z Dockerem, czuje się dobrze z Dockerem? Super, to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo w razie czego, jeżeli tu będziemy sobie tworzyć ten obraz, czy będziemy później wdrażać na Kubernetesa, no to być może coś ciekawego też się pojawi. Więc najpierw dotkniemy tematu Dockera, później przejdziemy do Kubernetesa, czym ten Kubernetes w ogóle jest, bo ja na przykład nie ukrywam, że na początku, jak usłyszałem o Kubernetesie, nie miałem zielonego pojęcia. Ktoś mi tam próbował coś o tym Kubernetesie opowiadać. No ale nie do końca było to dla mnie jasne. I później, jak już sobie omówimy Dockera, Kubernetesa, to chciałbym zrobić wprowadzenie do Azure Kubernetes Service. To jest usługa, którą dostarcza Microsoft na platformie Azure, która pozwala wdrażać tego Kubernetesa, tworzyć ten kubernetesowy klaster i znacznie to wszystko jest ułatwione ze względu na konfigurację. Następnie przejdziemy sobie do Azure Container Registry, czyli do miejsca, gdzie będziemy wrzucać nasze dockerowe obrazy. Pod koniec powiemy sobie o narzędziach dla .NET deweloperów, bo tak jak wspomniałem, tu mi też zależy na aspekcie deweloperskim, a to nie oznacza, jeżeli robimy aplikację i jesteśmy deweloperem, nie oznacza, że ta wiedza o tym, co się dzieje w Kubernetesie czy w Dockerze, nie będzie nam przydatna, bo zawsze warto wiedzieć, co tam się dzieje. Dlatego na samym końcu zbierzemy to wszystko razem, czyli Dockera, Kubernetesa, AKS-a, Container Registry, narzędzia deweloperskie i spróbujemy, słuchajcie, od A do Z stworzyć aplikację ASP.NET Core Web API, zapakować ją w obraz dockerowy, wrzucić ją do klastra kubernetesowego, który wcześniej będziemy musieli skonfigurować. No i mam nadzieję, że nam się to uda, a jeżeli nie, no to trudno, ale liczę, że w razie czego też wspomożecie tutaj i będzie pewna interakcja. Okej, to zaczynając od części teoretycznej, tu zastanawiałem się,
Które tak naprawdę aspekty Dockera pokazać, które omówić i które będą najbardziej przydatne. I moim zdaniem w ogóle należy zacząć od tego, czym ten Docker jest, bo mówi się Docker, kontenery, konteneryzacja, aplikacji i tak dalej, ale rzadko jest tak, że od A do Z mamy to wyjaśnione, a Docker, słuchajcie, jest niczym innym jak open source'ową platformą, tak jak też tu jest pokazane na slajdzie, dla deweloperów, czy też dla administratorów, bo to nie muszą być tylko deweloperzy, która pozwala nam tworzyć aplikacje rozproszone. I to, co jest znaczną przewagą tej technologii, jest to, że te aplikacje możemy właśnie pakować w te tak zwane kontenery, tak? I mamy pełną izolację, tak? Czyli biorę sobie taką aplikację, pakuję ją w kontener dockerowy i w tym momencie ona ma wszystkie swoje zależności i mogę taką paczkę dockerową wziąć z jednego komputera, przekazać do dewelopera na drugi komputer, on sobie tą aplikację uruchomi. Więc to jest, słuchajcie, po prostu platforma, która pozwala nam tworzyć obrazy tych aplikacji, kontenery i warto, mówię, podkreślić, że jest to platforma open source, natomiast sam Docker ma też wersję enterprise. Dla przedsiębiorstw, jeżeli chciałyby taką technologię wdrożyć u siebie. Następnie mamy container image, tak, czyli obraz dockerowy. I tak naprawdę, słuchajcie, żebyśmy mogli sobie powiedzieć o container image, to ja tu też od razu wyświetlę sobie sekcję container. Obraz dockerowy, obraz kontenera, to jest opis tak naprawdę składowych danego kontenera. Co ja w ten kontener będę wkładał? To jest moja szkatułka, którą sobie otwieram i mówię, ok, to teraz będę tam wkładał aplikację ASP.NET Core. Ona będzie działała na takiej i takiej wersji, na przykład .NET Runtime, tak? I to wszystko sobie definiuję w tym moim obrazie dockerowym, który jest reprezentowany przez plik Dockerfile, który za chwilę też omówię. No i jeżeli mam taki obraz dockerowy w tym momencie, to na jego bazie mogę stworzyć kontener, tak? I teraz mam jeden obraz dockerowy, ale z tego obrazu dockerowego mogę zrobić jeden kontener, drugi, trzeci, x kontenerów, więc dlatego też wyświetliłem od razu te dwa tutaj pojęcia, container image i container, dlatego że one się ze sobą łączą. Po prostu kontener to jest instancja naszego obrazu. I tak jak powiedziałem, mamy plik Dockerfile, w którym definiujemy właśnie to, co będzie w tym obrazie dockerowym, tak? Jaka wersja frameworka, co to w ogóle będzie za aplikacja, na jakich portach będzie ta aplikacja działać, to w Dockerfile'u możemy sobie zdefiniować. Jeżeli sobie to wszystko, słuchajcie, zdefiniujemy, no to następnie musimy się zastanowić, ok, to jak to teraz w takim razie zapakować w ten dockerowy kontener, tak? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, słuchajcie, która jest istotna, a co w momencie, jeżeli mamy kilka tych aplikacji do kontenerów, czyli dajmy na to, nie wiem, mamy karts mikroserwis, nie wiem, mikroserwis odpowiedzialny za karty kredytowe, mikroserwis odpowiedzialny za użytkowników, trzeci mikroserwis odpowiedzialny za notatki i tak dalej, tak? I w tym momencie mamy trzy oddzielne aplikacje ASP.NET Core Web API, no i w tym momencie chcielibyśmy stworzyć te dockerowe obrazy i następnie na przykład je uruchomić lub wrzucić do repozytorium z tymi obrazami. No i Docker Compose właśnie to jest i plik, i narzędzie. W pliku definiujemy, które tak naprawdę Docker file powinny być wzięte pod uwagę, tak? Które definicje obrazów. No i następnie wywołujemy komendę Docker Compose, na przykład build, która nam te obrazy zbuduje, stworzy nam te obrazy dockerowe. No ale też oczywiście mamy różne wariacje tego Docker Compose'a, bo możemy na przykład wpisać Docker Compose app i w tym momencie te obrazy, które mamy już u siebie lokalnie, one zostaną uruchomione. No a tym samym będzie uruchomiona nasza aplikacja, na przykład ASP.NET Core Web API w tym przypadku. No i na sam koniec warto powiedzieć, słuchajcie, że gdzieś te obrazy muszą być uruchamiane, tak? Gdzieś musi być jakieś miejsce, w którym ja mogę ten jeden obraz lub kilka obrazów uruchomić i tym miejscem jest właśnie host. I to może być, słuchajcie, na przykład mój lokalny komputer, tak? Z zainstalowanymi narzędziami dockerowymi, na którym ja sobie ten dockerowy obraz uruchomię, ale to też może być na przykład wirtualna maszynka w chmurze,
tak? Więc host to jest po prostu maszynka, na której ja te obrazy będę uruchamiał. No i teraz, jeżeli spojrzymy na to, co jest właśnie tutaj na slajdzie, no to tak, ok, podsumowując, czyli mamy Dockera, naszą platformę do open source'ową, do konteneryzacji, tak, to jest jedna rzecz, która dostarcza nam narzędzia do tego, żebyśmy mogli te obrazy tworzyć. Mamy container image, czyli obraz dockerowy, z którego później będziemy tworzyć kontener, tak, czyli to jest nasza definicja aplikacji w kontenerze. Mamy docker file, czyli fizyczny plik, w którym definiujemy, co tak naprawdę w tej paczce, w tej aplikacji będzie się znajdować. Docker Compose, czyli narzędzie, które pozwala nam zbudować ten obraz lub uruchomić, lub najpierw zbudować i uruchomić, mówię, są różne wariacje. No i później te obrazy dockerowe na tym dockerowym hoście uruchamiamy. No i to jest ta część teoretyczna i dlaczego o niej mówię? Dlatego, że słuchajcie, jak przejdziemy sobie przez te wszystkie części tutaj, to chciałbym wam pokazać jedną rzecz, którą tu przygotowałem. Na GitHubie, jeżeli w Google wrzucicie Daniel Krzyczkowski GitHub, przygotowałem dla was tutaj w sekcji Microsoft Azure. Jest folder AKS and Microsoft Azure Kubernetes Service for .NET Developers. Tutaj jest krok po kroku opis, pomijając fakt, jak tworzyć ten klaster kubernetesowy, natomiast jak zjedziemy sobie niżej, to tutaj znajdziecie krok po kroku instrukcję, jak pakować te obrazy dockerowe, jak tego dockera spinać z aplikacją ASP.NET Core Web API, więc to wszystko starałem się tu zawrzeć krok po kroku, tak, żeby nawet jeżeli dzisiaj nie uda nam się czegoś przerobić, to żebyście mogli na spokojnie później sobie w domu usiąść i to wszystko przerobić. Więc mówię, starałem się wrzucić komendy, print screeny, jak najwięcej informacji, linki do dokumentacji. No natomiast, no jak widzicie, ta integracja się tutaj pojawi. Więc to tylko chciałbym zaznaczyć, że jeszcze będę to pokazywał oczywiście przy okazji naszego testowego wdrożenia, ale chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że to jest. No okej, okay. I teraz jeżeli mamy omówionego Dockera, no to pojawia się temat Kubernetesa. To czym jest ten Kubernetes? I ja mówię, ja miałem taki dylemat pewnego rodzaju, czym ten Kubernetes może tutaj być. I analizując różne teksty, analizując, słuchajcie, różne rozmowy, czy filmiki nawet w internecie, stwierdziłem, słuchajcie, że ten Kubernetes, ja tak widzę Kubernetesa i no, może to wydawać się śmieszne, ale dla mnie, słuchajcie, Kubernetes to jest taki dyrygent w orkiestrze, który stoi, tu mamy dockerowe obrazy, które sobie, przepraszam, dockerowe kontenery, na których chodzą nasze aplikacje, no ale ktoś musi tym wszystkim zarządzać. Czyli okej, okay, tu są skrzypce, tu są bębny, tu jest kontrabas, no ale ktoś to musi pospinać. Że nie wiem, jeżeli się skrzypki tutaj wyłożą, no to warto by było, żeby ktoś tego skrzypka zastąpił, tak? Tu kontrabas gra za cicho na przykład, no to warto go dostroić tak, żeby grał głośniej, tak? I ja tak sobie wyobrażam Kubernetesa w przełożeniu właśnie na orkiestrę, że to jest technologia, przechodząc do kolejnego slajdu tutaj, znowu open source'owa, która pozwala na automatyzację całego deploymentu aplikacji kontenerowych i zarządzania nimi. I tutaj słuchajcie, to jest takie pojęcie Containers Orchestrator, czyli orkiestrator, tak brzydko po polsku to brzmi. Natomiast to jest właśnie narzędzie, które pozwala wam zarządzać tymi, inaczej, które zarządza w pewnym sensie za was całym deploymentem. Jeżeli macie kilka obrazów dockerowych, one działają od siebie na przykład niezależnie i chcecie zapewnić na przykład, że żaden z nich się nie wyłoży, a następnie, że jeżeli już taka sytuacja nastąpi, to na przykład będzie stworzony na nowo, to Kubernetes to za was robi. Więc on to jest tak naprawdę narzędzie, które załatwia za was cały cykl życia waszych dockerowych kontenerów. I o tym warto powiedzieć. I też z ciekawości, no Kubernetes nie wyszedł od Microsoftu i to też warto powiedzieć od razu, żeby nie było. Owszem, jest ta usługa Azure Container Registry, którą ja dzisiaj pokażę. Przepraszam, Azure Kubernetes Service, natomiast Kubernetes oryginalnie wyszedł od Google'a i pozwalał naprawdę na wdrażanie milionów różnych aplikacji i to działało naprawdę szybko, więc też warto o tym powiedzieć. I to jest open source'owa technologia, tak samo jak Docker.
No i teraz mówiąc o Kubernetesie, jeżeli już wiemy, że to jest taki orkiestrator, tak, ten nasz dyrygent do kontenerów, no to w tym momencie, wchodząc dalej w temat, musimy się zastanowić, ok, mamy te dockerowe kontenery i teraz jak się do nich dostawać? Jaki tam routing zrobić, tak? Że jeżeli wpiszę adres w przeglądarce, czy będę chciał się z mojej aplikacji webowej podłączyć, no to w tym momencie Kubernetes to obsłuży i do tego służy właśnie ingres, którego tutaj wyświetliłem. Ingres to jest po prostu load balancer, który odpowiada za odpowiedni routing, mówiąc w skrócie, routing do waszych kontenerowych aplikacji. Jeżeli mam trzy różne web serwisy wdrożone na Kubernetesie, mogę zastosować ingresa i teraz pod jednym adresem w przeglądarce, odpowiednio zmieniając sufiks, mogę się do określonego web serwisu dostać. Tak? Więc tutaj najprościej mówiąc jest to po prostu load balancer, który rozkłada ruch do waszych dockerowych aplikacji hostowanych na Kubernetesie. Podobnie jak w przypadku dockera, w Kubernetesie jest takie pojęcie jak node. I tutaj node jest po prostu, tak jak w przypadku była dockera, mieliśmy docker hosta, czyli na przykład maszynkę wirtualną, na której działały kontenery. Tak tutaj mamy node'a, czyli znowu node to jest najprostszy przykład, jest to maszynka wirtualna. Jeżeli mamy na przykład więcej niż jednego node'a, możemy mieć trzy node'y i one są spięte w klaster. I to zapewnia Kubernetes, czyli mamy trzy maszyny wirtualne, one są spięte ze sobą w klaster i w tym momencie na tych trzech wirtualnych maszynach możemy uruchamiać nasze dockerowe obrazy i Kubernetes zapewnia to, że jest pełna synchronizacja między tymi maszynami wirtualnymi i wy jako deweloperzy czy administratorzy nie musicie się w ogóle przejmować tym, co tam się pod spodem dzieje. I to jest właśnie znowu ogromna przewaga AKS-a, którego będę tutaj pokazywał, bo rzeczywiście tworzycie sobie taki klaster, stawiacie go i nie musicie się później de facto martwić całą tą sieciową konfiguracją. No właśnie i tu już troszeczkę wyprzedziłem, klaster wiąże się z nodami. Klaster po prostu składa się z iluś nodów. To mogą być dwa nody, jeden node, trzy nody lub więcej, w zależności jak skalujecie waszą aplikację. I to, co jest jeszcze bardzo istotne tutaj, że na tych nodach mamy taki byt, który nazywa się podem, czyli Kubernetes pod. I to jest, słuchajcie, byt, to jest pewna abstrakcja. Mamy pod, na podzie uruchamiamy sobie dockerowy obraz, tak, aplikację dockerową, ale pod jeszcze nam załatwia całą sprawę na przykład z networkingiem, że nadaje adres naszej aplikacji, otwiera odpowiedni port i na przykład jest w stanie jeszcze zapewnić dostęp do storage'a. Czyli na przykład jeżeli chcemy z jakichś plików robić odczyt, to pod daje nam tą warstwę abstrakcji, że jeżeli ja uruchomię sobie na podzie ten mój dockerowy obraz, to w tym momencie mam dostęp do sieci, mam dostęp do routingu, mam dostęp do storage'a. Więc to jest też ważne i warto też powiedzieć, że na podzie możemy uruchomić więcej niż jeden obraz dockerowy. Tak, jest to do zrobienia. Natomiast my dzisiaj będziemy robić po prostu jednego poda i jeden dockerowy kontener. No i słuchajcie, idąc dalej, jeżeli sobie omówiliśmy już poda w tym momencie, to następnym komponentem jest serwis. I czym jest ten serwis? Serwis też, jeżeli zajrzycie sobie do dokumentacji kubernetesowej, to też jest tam sporo napisane o tym wszystkim, ale nie do końca, przynajmniej ja tak miałem, nie do końca było to dla mnie jasne, czym tak naprawdę ten serwis jest. Natomiast no, to jest znowu pewnego rodzaju warstwa abstrakcji w Kubernetesie. Ja tu też wrzuciłem takie zdanie, za chwilę je też przeczytam. Natomiast ten serwis odpowiada za odpowiednią konfigurację tego routingu w waszym podzie. Tak, to jest po prostu warstwa między waszym podem a światem zewnętrznym, można powiedzieć. I ten serwis odpowiada za to, po pierwsze, żeby ten pod na przykład miał zawsze odpowiedni adres i port, i żeby był możliwy do dostępu z zewnątrz, jeżeli będziecie się na przykład chcieli dostać z internetu. I serwis właśnie zapewnia to, że ten pod zawsze będzie miał ten obraz dockerowy, tą aplikację w kontenerze i będzie miał ją na przykład pod odpowiednim portem. I zawsze ona będzie dostępna.
z serwisem tutaj. Też od razu wyświetlę może dwa. Kolejny element w Kubernetesie to jest replika set. I słuchajcie, zanim pójdę dalej, to też chciałbym powiedzieć, że chciałem na początku omówić te komponenty, bo za chwilę, jak przejdziemy do narzędzi deweloperskich, to będziemy tworzyć zarówno deployment, zarówno replika set. I jak otworzę te pliki, to nie chciałem zrobić czegoś takiego, że pootwierałem pliki i nagle jest... O czym ten gość opowiada tak naprawdę? Co to jest ten replika set? Co to jest deployment i tak dalej? Dlatego wiem, że teraz może jest mniej ciekawie, ale wierzcie mi, że później postaram się, żeby ten temat się rozpędził. Replika set, słuchajcie, to jest komponent w Kubernetesie, który odpowiada za to, żeby określona liczba podów się zgadzała. Tak? Czyli weźmy przykład. Uruchomiłem moją aplikację dockerową na 3 podach. To replika set odpowiada za to, że jeżeli ja uruchomiłem tą apkę na 3 podach i na którymś z tych podów wysypała mi się aplikacja. Nie wiem, no coś tam się stało, ale nastąpił crash i przestał ten pod działać. To replika set odpowiada za to, żeby tego poda zlikwidować i automatycznie znowu wdrożyć nową aplikację. I teraz jeżeli sobie pomyślimy o takim aspekcie już stricte high availability, jeżeli chcemy, żeby te nasze aplikacje były naprawdę szeroko dostępne, no to zobaczcie, jeżeli wdrożymy na trzech podach, uruchomimy sobie taką naszą apkę dockerową, i replika set i Kubernetes wyżej zapewnia nam właśnie to, że ta aplikacja zostanie odtworzona automatycznie po tym, jak będzie jakiś fail, no to jest rzeczywiście potężne narzędzie, jeżeli my jesteśmy w stanie coś takiego robić, że Kubernetes, a dokładniej replika set wykrywa, że oho, jest jakiś problem z podem, w takim razie ubijam tego poda i stawiam następnego. I to, co jest jeszcze istotne w Kubernetesie, słuchajcie, to fakt, że jeżeli mieliście aplikację i mieliście poda, który działa, jest sprawny, a wdrożyliście nową wersję i się okazało, że się pod wyłożył, to Kubernetes też automatycznie załaduje włączy tego starego poda. To też jest coś, co ostatnio przynajmniej mi się trafiło w jednym z projektów i stwierdziłem, że to jest rzeczywiście potężne narzędzie do zarządzania całą konteneryzacją i rzeczywiście wspiera takie sprawdzenie, czy coś działa lub nie działa. I teraz jak mamy replika set, który odpowiada za odpowiednią ilość podów, za właśnie odtwarzanie tych podów i tak dalej, no to tutaj z kolei deployment odpowiada za to, żeby stworzyć ten obiekt replika set, żeby na pewno ten replika set stworzył odpowiednią liczbę podów. Tak? Więc to jest po prostu deployment odpowiada za to, że ten replika set dla tej naszej grupy podów jest zawsze aktywny i nam to kontroluje i mamy pewność, że te pody działają sprawnie. OK, następne dwa komponenty tutaj, config mapa i secret. Config mapa, słuchajcie, w przełożeniu na przykład na aplikację ASP.NET Core, przykładowo, config mapę możemy porównać do takiego pliku appsettings. Troszeczkę, gdzie w config mapie mamy klucz wartość, tak? Możemy wrzucić tam ustawienia, wrzucić tą config mapę do Kubernetesa i tą config mapę, słuchajcie, współdzielić między podami. Tak, czyli mam 3 pody z aplikacjami, które sobie chodzą. Na każdym podzie chodzi powiedzmy jedna dockerowa instancja. No i tą config mapę współdzielę między tymi podami. Tak? I to jest też o tyle istotne, że później z takiej aplikacji ASP.NET Core mamy dostęp do tych ustawień za pomocą zmiennych środowiskowych. To też warto powiedzieć, że możemy takie coś robić i rozszerzać tą konfigurację. Jeżeli chcemy tam trzymać jakieś klucze, to służy do tego secret, tak? Czyli jeżeli chcemy wrzucać jakieś klucze, jakieś hasła, na przykład klucz do Azure Container Registry, który dzisiaj będziemy wrzucać, żeby pobierać obrazy dockerowe do Kubernetesa, no to też można to wrzucić do secretu. No i Następny aspekt Kubernetesa to namespace. Słuchajcie, namespace, przestrzenie nazw w Kubernetesie działają bardzo podobnie jak przestrzenie nazw w dotnecie, tak? Jeżeli nie, mamy tam system net, na przykład przestrzeń nazw albo linku i tak dalej, tak samo w Kubernetesie możemy, słuchajcie, robić różne te przestrzenie, tak? I w różnych przestrzeniach wdrażać na przykład różne wersje naszej całej aplikacji.
możemy sobie stworzyć namespace o nazwie test, o nazwie dev, później o nazwie prod i na tych w tych różnych namespace'ach będą uruchamiane totalnie inne pody, tak? To też jest coś, co jest zbliżone do tego, co mamy w dotnecie. I drugi aspekt, który jest też podobny do dotnetu i do tego, co w tym dotnecie się dzieje, słuchajcie, to jest Helm. Helm to jest package manager dla Kubernetesa. Czyli tak samo jak mamy Nugeta dla naszych apek ASP, na przykład ASP.NET Core i możemy dodawać jakieś Nugety, tak samo dla Kubernetesa mamy Helma i możemy, słuchajcie, sobie instalować dla tego Kubernetesa paczki określone. Tak, możemy na przykład zainstalować Ingresa z Helma, który będzie automatycznie skonfigurowany. Też mamy wersjonowanie tych paczek w Helmie, więc to jest takie lustrzane odbicie Nugeta. To też warto o tym wspomnieć. Dzisiaj będziemy Helma używać do tego, żeby zainstalować w AKS-ie Ingresa. Czyli żebyśmy stworzyli sobie ten load balancer, który pozwoli nam dostać się do naszych podów z zewnątrz, z internetu. No i teraz, jeżeli powiedzieliśmy sobie o Dockerze, powiedzieliśmy sobie o Kubernetesie, to teraz płynnie przechodzimy do Azure Kubernetes Service, czyli tej usługi, którą w tym przypadku oferuje Microsoft na platformie Azure. I to jest, słuchajcie, usługa, zanim przejdę do slajdu dalej, to jest usługa, słuchajcie, która została stworzona, czy Microsoft wziął Kubernetesa, sporą część rzeczywiście w tym Kubernetesie pozmieniał, trochę dopieścił, zautomatyzował i wrzucił do Azura, tak? I na samym końcu okazuje się, słuchajcie, że mamy jedną z usług chmurowych, którą jest właśnie AKS, czyli Azure Kubernetes Service. I to jest, słuchajcie, usługa, która tworzy za nas cały klaster, tworzy za nas nody, tak, które są w tym klastrze spięte. To jest usługa, która pozwala nam uruchamiać na tych podach obrazy, kontenery dockerowe. To też jest istotne. To, co jest też, słuchajcie, istotne, możemy podłączać do tej usługi różne inne ażurowe usługi, na przykład dostęp do plików, Azure File, Azure Disk, też możemy to wpinać, więc jest też zrobiona ta warstwa abstrakcji do komunikacji z innymi usługami chmurowymi, to jest też istotne do powiedzenia. Jest zrobiona integracja z Azure Container Registry, o którym za chwilkę powiem, czyli miejsca, repozytorium naszych obrazów dockerowych. No i też nie da się ukryć, że zostało bardzo dużo aspektów sieciowych uproszczonych. Tak, no nie musimy od zera całej tej konfiguracji sieciowej robić, tych klastrów, spięcia nodów w klastrze i tak dalej. Więc no tu rzeczywiście jest sporo benefitów. No i dzisiaj właśnie to, co będziemy robić już za chwilę i mam nadzieję, tak bym chciał, żebyśmy jeszcze na tej sesji zaczęli to konfigurować, taki klaster AKS-owy sobie postawimy. Azure Container Registry. Słuchajcie, jeżeli sam Kubernetes, tak jak powiedzieliśmy sobie, to jest orkiestrator. Ma grupę podów, na których działają dockerowe kontenery. Natomiast no, Kubernetes musi wiedzieć, skąd ma wziąć te obrazy. Sam Kubernetes tego nie załatwia. Kubernetes jest tylko i wyłącznie do tego, żeby zarządzać deploymentem i obsługą waszych aplikacji, waszych kontenerów. I tutaj do usługi AKS możemy użyć czegoś, co nazywa się Azure Container Registry. Są tu osoby, które działały już z Dockerem, więc te osoby też pewnie kojarzą Docker Huba. To jest taki prywatny Docker Hub. Możemy tam wrzucać nasze obrazy dockerowe, a następnie możemy Azure Container Registry, ACR, spiąć z Kubernetesem, żeby ten Kubernetes sobie te obrazy zaciągał. Jak to działa? Tu jest bardzo fajny schemat pokazany, też go znalazłem w jednym z e-booków, gdzie mamy nasz kontener na lokalnym komputerze, na lokalnej maszynce, tak? Mamy gotowy obraz
dla tego kontenera na lokalnym komputerze. No i teraz co ja robię? Mam te obrazy różne, to mogą być różne obrazy, to nie musi być jeden obraz. I teraz ten obraz przesyłam do tego registry, do tego repozytorium. To jest moje repozytorium, gdzie ja, zobaczcie, to też ktoś fajnie zwizualizował, jest półka i ja na tą półkę odkładam te dockerowe obrazy. I teraz przychodzi Kubernetes i sobie z tej półki po kolei te obrazy zabiera i wdraża je na pody i uruchamia tam te obrazy, tak? Więc dlatego też sobie na początku zrobiliśmy to rozdzielenie, że mamy obraz dockerowy i kontener dockerowy, czyli instancję tego obrazu. I to, co robi Kubernetes, na podstawie obrazu tworzy instancję kontenera. No właśnie, i to jest prywatne repozytorium, które można spiąć z AKS-em. I to, co dzisiaj właśnie będziemy robić, również to wrzucać te obrazy do repozytorium. No i na koniec, żebyśmy sobie też powiedzieli coś o tych narzędziach, z których będziemy korzystać, znowu, żeby to nie było tak, że ja tu coś pootwierałem i nie wiemy do końca, co to jest. Tu też, jeśli chodzi o narzędzia, no Microsoft wspomaga dewelopera, bo możemy, jeżeli ktoś działa z Visual Studio 2017, działa na Windowsie, nie ma problemu. Są narzędzia dockerowe, kubernetesowe i jest pełne wsparcie dockera na Windowsie. I tutaj też prezentacja z tego, co też wiem, będzie udostępniona, więc wrzuciłem linki, których będziecie mogli użyć do pobrania. Natomiast można bezpośrednio w internecie znaleźć Visual Studio Code do pobrania, Visual Studio 2017 i Docker for Windows. Jeżeli ktoś działa na Windowsie, pobiera sobie Docker for Windows i ma właśnie tą platformę do uruchamiania kontenerów lokalnie. I to też będę pokazywał za chwilę. No i o ile Visual Studio 2017 ma dużo tych feature'ów wbudowanych, podczas instalacji wybieramy, co tak naprawdę chcielibyśmy zainstalować, tak jeżeli ktoś działa z Visual Studio Code, które jest platformowe, na przykład jak ktoś działa na Macu, nie ma problemu, są narzędzia też, jest Docker Extension for Visual Studio Code, jest Azure Command Line Tool, dla Visual Studio Code, którego będziemy używać, żeby na przykład podłączyć się do klastra i go wyświetlić. No i mamy Kubernetes Tools for Visual Studio Code. I chciałbym się chwilę zatrzymać nad tymi narzędziami kubernetesowymi dla Visual Studio, słuchajcie. One są jeszcze w preview i szczerze powiedziawszy, nie wszystkie dobrze działają. Tam są jeszcze problemy z tym. Ja się zdecydowałem, że tych kubernetesowych narzędzi nie będziemy dzisiaj stricte z nich korzystać. Będziemy korzystać z narzędzi dockerowych. Natomiast chciałbym, żebyście mieli świadomość, że już jest budowane wsparcie dla Visuala, dla Visual Studio Code. Możemy sobie zainstalować taki extension i na przykład robić wrzucenie tego obrazu do Kubernetesa z poziomu Visual Studio. Okej, tyle było teorii, tak? Docker, Kubernetes, Azure Kubernetes Service, Azure Container Registry, narzędzia dla deweloperów, no i teraz jak to wszystko pozbierać do kupy? No i wydaje mi się, że tu teraz zacznie się największa zabawa. A dlaczego? Dlatego, słuchajcie, że tak jak wspomniałem, i teraz sobie usiądę, przepraszam, tylko żeby tutaj mieć dostęp do Visuala. Tak jak wspomniałem, przygotowałem ten tutorial dla Was, żebyście mogli później z niego skorzystać i sobie taki klaster kubernetesowy zbudować. Natomiast zanim przejdę konkretnie do tych kroków, no to tutaj mam środowisko Visual Studio 2017, mam Visual Studio Code, więc mówię, w zależności kto jakie ma preferencje, ja dzisiaj będę korzystał z Visual Studio 2017, ale otworzyłem też tutaj projekt. Jedna rzecz tylko, nie wiem czy jest dobrze widać, zmienię może na białe tło. Jak widać z tyłu, widać czy w ogóle nie widać, bo to zmieniam na białe w takim razie już. OK. No i teraz tak, jeżeli zainstalujemy sobie te narzędzia, o których tutaj powiedziałem, tak, czyli wsparcie dla Dockera, wsparcie dla Kubernetesa, tak jak mówię, to jest dla chętnych tylko i wyłącznie, ja z tego dzisiaj korzystać nie będę, ale jak zainstalujemy sobie Docker for Windows, zainstalujemy Visual Studio z Dockerem, no to w tym momencie, słuchajcie, ja tutaj
Mogę wam pokazać. No działa ta apka dockerowa. Tak, widzę, że OK, Docker is running. To jest taki panel do zarządzania. Jak widzicie, jest normalny interfejs użytkownika, w którym możemy wyszerować na przykład dysk do tego, żeby te kontenery mogły być budowane. Mamy tutaj, słuchajcie, zarządzanie zasobami. Na przykład ile chcecie przeznaczyć pamięci na te obrazy dockerowe i tak dalej. To możecie by default na razie zostawić, jeżeli będziecie się bawić pierwszy raz. Nie będę przechodził przez wszystkie taby, natomiast zobaczcie, że rzeczywiście dynamicznie się to zaczyna wszystko zmieniać, bo nawet w narzędziu dockerowym pojawia się już Kubernetes. No i widać, że coś z tym Kubernetesem jednak musi być, skoro nawet sam Docker, pomimo tego, że miał takie ma dalej, tylko że pewnie będzie wygaszane. Docker miał swojego i ma swojego Kubernetesa, który nazywa się Docker Swarm, natomiast no, widać już, że przechodzą też na Kubernetesa, na tą integrację z Kubernetesem. Okej, takie narzędzie nam tutaj działa. Docker is running, słuchajcie. I teraz, żeby nie było, ja tą aplikację mam tu uruchomioną, ale otworzylibyśmy sobie totalnie Visual Studio, nowy projekt i wybrali aplikację ASP, Netcore, tak, Web Application. Tutaj, no oczywiście nazwę możemy sobie zostawić na razie. Ja nie będę tutaj jej tworzył do końca, bo już wcześniej mam ten template, który tutaj widzicie. Natomiast chciałbym wam pokazać te kroki właśnie. Mam aplikację, wpisuję nazwę projektu, podaję ścieżkę, tak, nazwę solution i klikam OK. No i teraz tutaj Visual Studio od razu zapyta mnie, OK, będziesz tworzył swoje Web API, czy chciałbyś od razu uruchamiać to Web API w oparciu o Dockera? Czyli mamy takiego checkboxa tutaj, Enable Docker Support. No i zobaczcie, że ja mogę się tu przełączyć. Mamy kontenery Windowsowe, mamy kontenery Linuxowe. W ten temat nie chciałbym głębiej wchodzić, powiem tylko, że kontenery Linuxowe są po prostu bardziej dojrzałe. No, kontenery Windowsowe od jakiegoś czasu Microsoft rzeczywiście się stara, żeby to wszystko wyrównać, natomiast technologia Linuxowa jest no, bardziej dojrzała i o tym też trzeba sobie powiedzieć. Jeżeli ja sobie zaznaczę taki checkbox tutaj i kliknę OK, to tutaj już mówię, żeby nie tracić czasu, to zobaczcie, zostanie stworzona moja aplikacja ASP.NET Core, tak, Web API, ale od razu tutaj pojawi się ten pliczek Docker Compose, taka zakładka. I tutaj są dwa pliki, Docker Ignore, Docker Compose. Zanim do nich przejdziemy, to wejdźmy do wnętrza projektu i zobaczcie, że tutaj siedzi Dockerfile. Czyli Visual Studio z automatu dodał za mnie Dockerfile'a, czyli informacje, jak ta aplikacja, konkretna ASP Core Web API, jak ta konkretna aplikacja ma być zapakowana do obrazu dockerowego, tak? I jak widzicie, ja tutaj nie musiałem nic ręcznie pisać. Też za chwilkę przejdę oczywiście do omówienia tego, co się dzieje w tym pliku, natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli, że te dwa pliki Docker Compose, Dockerfile, o których mówiłem wcześniej w prezentacji, czyli opis mojego obrazu i tak naprawdę skąd ten obraz ma być brany i jak później wdrażany, no to jest wszystko zapewnione przez Visual Studio. I teraz to, co jest istotne, słuchajcie, to fakt, że podobnie jak w dotnecie możemy sobie rozszerzać klasy, tak? Stworzyłem jedną klasę i później chciałbym rozszerzyć tą klasę o następną klasę, dodać jakieś funkcjonalności. Podobnie działa to w Dockerze. Mam bazowy obraz .NET Core, który dostarcza Microsoft na Docker Hubie. Mam bazowy obraz i na tym obrazie mogę budować mój obraz. Czyli nie muszę od początku, od zera tego wszystkiego tworzyć, tylko zobaczcie, pobieram sobie bazowy obraz z tego repozytorium Microsoftu, ASP.NET Core Runtime, as base, tak? Ustawiam sobie folder, w którym będę pracował. No tu mogę oczywiście zrobić expose, to są porty. Natomiast to jest mniej istotne, mogę po prostu wystawić apkę na określonych portach. I to, co jest istotne, słuchajcie, to fakt, że dalej, jeżeli sobie przejdę, to tutaj, zobaczcie, że tu pobierałem ASP.NET Core Runtime, a tu pobieram .NET SDK as build. I znowu, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeżeli będziecie wrzucać wasze obrazy na produkcję,
no to nie chcecie wrzucać całego SDK w te kontenery, chcecie tam wrzucić tylko ASP.NET Core Runtime, tak, zapakować waszą aplikację i tyle. Natomiast na potrzeby lokalnego developmentu, tak jak tu widzicie, jest pobierany również ten obraz z repozytorium, który pozwala wam budować te aplikacje. No i idąc dalej też, żebyśmy tutaj nie stracili za dużo czasu na ten plik, na sam koniec to, co się dzieje, zobaczcie, tutaj from build as publish, czyli to co się dzieje, to ja w tym momencie używam tych dwóch obrazów tutaj dla mojej aplikacji, do budowania tego obrazu dockerowego i na sam koniec tutaj zależy mi, żeby mój obraz został opublikowany w oparciu o obraz ASP.NET Core Runtime, czyli na samym końcu chcę w moim obrazie, w moim kontenerze dockerowym, chcę mieć tylko moją aplikację i ASP.NET Core Runtime. I w tym momencie, jeżeli, i to mówię, to tworzy za was Visual Studio, więc to też jest złożony temat, warto sobie poczytać o tych różnych komendach dockerowych i od razu wam powiem też, że ja sam, pomimo że już trochę zacząłem zgłębiać tę wiedzę, to no dalej są pewne aspekty, które mnie zaskakują, więc warto otworzyć sobie dokumentację Dockera, która uważam, że jest bardzo, bardzo dobra. Można sobie doczytać, co krok po kroku się dzieje, jak można modyfikować tego Docker file'a. No i w tym momencie, zobaczcie, jak przejdę do Docker Compose'a tutaj, tak, to ja chciałbym zbudować moją aplikację ASP on Docker Sample Web. OK, a na jakiej podstawie? Na podstawie obrazu o nazwie ASP on Docker Sample Web. Tu jest Docker Registry, za chwilę też to będziemy robić, po prostu mogę podać repozytorium, z którego ten obraz ma być wyciągnięty, tak? No i oczywiście jest ścieżka do tego mojego Dockerfile'a. I dzięki temu, jeżeli ja sobie teraz otworzę tutaj Package Manage Console, to zobaczcie. Zacznijmy może od jakichś podstawowych komend. Jeżeli ja sobie tu wpiszę Docker Images, tak, to jestem w stanie wyświetlić obrazy dockerowe, które aktualnie mam na mojej lokalnej maszynce. No widać, że już 2 godziny temu ten mój obraz został zbudowany, tak, tutaj, Stagion Dev. I teraz jak tego Docker Compose'a wykonywać? Jak można zbudować ten obraz? Tak, to zróbmy to od A do Z od początku. Komendą do usuwania obrazów, usuńmy, słuchajcie, sobie ten obraz, który ja tworzyłem wcześniej, żeby nie było, że tutaj jest jakiś fake. Ja ten obraz sobie usunąłem komendą docker rmi, podaję nazwę obrazu, podaję tag, czyli dev, usuwam ten obraz, no i w tym momencie możemy wyświetlić i ten obraz powinien zniknąć. OK, widzicie, mam tylko obraz ASP.NET Core Runtime i SDK, czyli te dwa obrazy pobrane z repozytorium Microsoftu. I teraz, żebym ja mógł tego Docker Compose'a zbudować tutaj, to albo mogę po prostu kliknąć Docker Compose i ta aplikacja uruchomi się na lokalhoście i tego niestety wam nie pokażę dzisiaj, bo niestety wysypało się szerowanie dysku. Widziałem już parę issue, które są wrzucone dla Windowsa 10. Należy tutaj zaznaczyć szerowanie dysku C, apply, podać użytkownika hasło, no i wtedy Docker ma dostęp do tych zasobów na określonym dysku i jakbym kliknął tutaj sobie Docker Compose, to co się pod spodem wykona, to Visual Studio za was wywoła Docker Compose Build, a następnie App, czyli wasz obraz zostanie najpierw zbudowany i uruchomiony i tutaj się pojawi. Ale żeby nie było, że gdzieś nas to blokuje, to co mogę zrobić, to tak jak wam mówiłem, mogę sobie ręcznie tego Docker Compose'a wywołać, czyli napiszę sobie Docker Compose, tak, i wpiszę build, tylko muszę być w katalogu, gdzie jest rzeczywiście mój plik Docker Compose. I tą komendę robi Visual Studio pod spodem, dlatego też warto korzystać z tych narzędzi deweloperskich, bo one, jak widzicie, za chwilę zobaczycie, znacznie ułatwiają pracę, bo ja nie muszę nic tutaj ręcznie pisać, no ale okej, kliknę Enter. No i zobaczcie, że rozpoczął się proces budowania mojego obrazu, tak? Jeżeli tutaj sobie prześledzimy, to zobaczcie, że są określone kroki opisane, no i widać, że jest na przykład w kroku 5 jest pobierany ten obraz z SDK ASP, jest pobierany obraz ASP.NET Core. Jak sobie zjadę tutaj niżej, zobaczcie, no to widzę po kolei, co się z tym obrazem działo, jak on był budowany. I teraz zobaczcie, zjadę w dół,
Successfully build, to jest ID mojego obrazu. No i w tym momencie widzę, że on był dodany tag latest. I teraz jak wpiszę sobie Docker images tutaj, no to zobaczcie, że rzeczywiście 21 sekund temu został stworzony mój obraz dockerowy z moją apką, tutaj ASP.NET Core Web API z tagiem latest. No i okej, ja mam w tym momencie ten obraz, tak, no i gdyby mi się niestety, a tak się stało, gdyby się Docker mi nie wysypał, to równie dobrze kliknąłbym Docker Compose. Apka normalnie uruchomiłaby się w przeglądarce, tylko na określonym porcie i w dockerowym obrazie, a nie stricte na localhostie. Natomiast żeby wam to pokazać, nie chciałem wycinać tego fragmentu, no to chciałem bazować na tej komendzie, którą tu zobaczyliście. Okej, i teraz jeżeli mamy taki obraz dockerowy, słuchajcie, i wiemy już mniej więcej, co tutaj się w tym naszym projekcie dzieje, tak, że mamy plik Docker Compose, mamy plik Docker File. Zanim przejdziemy do naszych instrukcji, to chciałbym tylko jeszcze tutaj wspomnieć, że tutaj w tym Docker Compose możemy dokładać, to nie musi być jeden plik Docker File, tak? Tu może być ich 10 i wtedy to, co narzędzie Docker Compose zrobi, wyciągnie te wszystkie pliki z waszych projektów. Powiedzmy, że w moim solution miałbym 10 projektów, to w Compose'a wrzucam ścieżki do tych 10 plików i Compose mi buduje 10 obrazów dockerowych, tak? Więc znowu to jest spore ułatwienie, że nie musicie tego wszystkiego ręcznie budować. Wpisujecie Docker Compose, build i wszystkie obrazy, wszystkie Docker file są znajdowane w solution, a następnie te obrazy są budowane. Okej, którą mamy godzinę? 47 po, czyli to jest, okej, to jest, słuchajcie, czas na przerwę, ale zanim jeszcze rozpoczniemy przerwę, to tutaj chciałbym powiedzieć wam jedną rzecz, że kiedy mamy już na dysku ten nasz obraz, tak, no to możemy rozpocząć proces wrzucania do Azure Container Registry, czyli do tego naszego prywatnego repozytorium. Jak to zrobimy i go tam wrzucimy, to następnie przejdziemy do konfigurowania tego klastra AKS-owego i też mówię krok po kroku, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, co tutaj się dzieje, więc przejdziemy sobie przez te komendy, przez portal ażurowy, tak żeby na końcu, mam nadzieję, wyjść stąd ze wdrożoną aplikacją na Kubernetesa. Także bardzo wam dziękuję. Dziękuję i mam nadzieję, że się zobaczymy po przerwie.